Przeprowadzenie testów kompetencyjnych z języka polskiego i matematyki jeszcze w szkołach podstawowych miało zmniejszyć stres egzaminacyjny u uczniów. Tymczasem do najpopularniejszych szkół, głównie liceów, zgłosiło się tylu kandydatów, że dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne okazały się niezbędne. W marcu były egzaminy próbne, w maju były egzaminy normalne, no a w tej chwili się okazuje, że to też nie jest rozmowa jako normalne egzaminy i to pomieszane przedmioty, trochę chemii, trochę fizyki, trochę matematyki. I dla nas rodziców, jak i dla dzieci jest to stres niezmierny. Te dzieci są maglowane na wszystkie strony. Praktycznie egzamin w szkole, konkurs świadectw, no i dodatkowy egzamin. Także ciężko im współczuję. Tak jak powiedzmy w naszej szkole, gdzie jest bardzo dużo dzieci na jedno miejsce, no jednak jest to dla nich bardzo duży stres, jako że jest to pierwszy dla nich egzamin praktycznie w życiu. Najbardziej oblężoną szkołą we Wrocławiu jest 12 liceum ogólnokształcące, gdzie miejsc jest 3,5 razy mniej niż kandydatów. Jak było? No, zadania do poradzenia sobie chyba. Jak sądzisz, jesteś dobrze przygotowany? Tak. Czyli zdasz? Tak. I dostaniesz? Tak. Jeśli mam dostać, to się dostanę. Jeśli jak nie, to nie. Przedstawiciele kuratorium są zdania, że nowy system rekrutacji do szkół średnich zdał egzamin. Sądzę, że skoro te pierwsze próby za nami są tak pozytywne i odczucia w zasadzie generalnie są przychylne, wszystkich recenzje przychylne, myślę, że będziemy to kontynuować. Kuratorium zapewnia, że wszyscy tegoroczni absolwenci znajdą miejsca w szkołach ponadpodstawowych. Czy będą to te wymarzone, okaże się już w najbliższą środę.